Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj przed słynnym dworkiem białoprądnickim. Tutaj niedaleko rozwijała się na dwa ramiona rzeka Prądnik, zwana w tej części Krakowa Białuchą. Jedna część główna płynęła dołem, górą płynęła tak zwana młynówka zasilająca okoliczne trzy, a nawet cztery w niektórym okresie młyny. I tutaj gdzieś podobno niedaleko w tym rozwidleniu istniał gotycki dwór biskupów krakowskich. Z czasem ten dwór popadł w ruinę, wybudowano następny, następny spłonął, podczas potopu kolejny został zrujnowany, kolejni biskupi odbudowywali swoją siedzibę. Następna była ogromna, podobno miała wiele dodatkowych przybudówek. Dzisiaj zostało z tego niewiele na fundamentach dawnego renesansowego dworku stoi klasycystyczny, piękny dworek wyremontowany w XIX wieku, a działo się w nim w XX wieku, proszę Państwa, bardzo dużo. O tym za chwilę. Szanowni Państwo, kolejny odcinek mam przyjemność prowadzić w towarzystwie pięknych dam. Zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z dziewczynami, które śpiewały w legendarnej krakowskiej formacji The Willows. Moimi gośćmi dzisiaj są Monika Wołowczyk i Małgorzata Markowska. No to dziewczyny, opowiadajcie, jak to się zaczęło. Ojejku, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak to się zaczęło, to już tak dawno, że nie wszystko się pamięta, ale spróbuję to sobie odtworzyć. No, początki były takie tutaj w Klubie Twórców, w Dworku Białoprądnickim. Pojawiłam się jakby nie z własnej inicjatywy. Miałam kolegę licealnego, który nagle wtedy, kiedy byliśmy na studiach, pomyślał, że fajnie byłoby, żebyśmy tak razem coś śpiewali, tworzyli, komponowali, występowali. No i próbował mnie jakoś tam nauczyć czegoś, ale po paru próbach stwierdził, że sam nie da rady i trzeba kogoś mocniejszego, poważniejszego, większy autorytet. I przyprowadził mnie tu do dworku, do Klubu Twórców, do Romka Michalika, żeby ten mnie poinstruował wokalnie. No i tak było, że Romek mi udzielił paru lekcji, a potem chyba jakoś wpisałam się w klimat zespołu gospelowego, który on właśnie reaktywował. Tak, bo Roman Michalik tutaj prowadził już od lat wówczas grupę Willows Revival, chyba The Willow Singers, The Willow Singers, a w tym roku 87, czy już 88, to było The Willows Revival Singers, czyli odrodzeni, odnowieni. I pamiętasz ten skład, w którym wtedy pierwszy raz wystąpiłaś? W którym wystąpiłam, pamiętam. A pierwszy skład, w który jakby wyszłam, to był jeszcze troszkę inny. Wiadomo, jak tyle osób jest w zespole, to trudno organizacyjnie jakby to udźwignąć i niestety niektórzy ludzie się zmieniali. Ale ten nasz pierwszy koncert, który się odbył po roku prób, w czerwcu chyba 88 roku, to był skład. Roma Kastner, Wanda Noworyta, Gosia Rusin, ja i Andrzej Bronka. Chyba się nie pomyliłam, Gosiu, nie wiesz, bo ciebie jeszcze wtedy nie było. Ale właśnie tak, no Roman Michalik, lider i pianista, a grał z nami wtedy na perkusji. Czy już Bohdan Skorupa, czy jeszcze nie? Naprawdę nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć. A na basie? A na gitarze basowej oczywiście, że Robert Korzeniak. Tak. I wystąpiliście gdzie wówczas? Pierwszy koncert, pamiętasz? Pierwszy koncert był tutaj, w piwnicach, w dworku legendarnym. Tak, tak. W salce, do której zaglądniemy za chwilkę, niewątpliwie. Tak, to była taka duma. Słuchajcie, to było takie przeżycie. Ja nie mogłam się, nie wiem, jakoś nie mogłam opanować głosu, nie mogłam opanować emocji. No, trzęsły mi się wszystkie bransolety na rękach, ale jakoś poszło. No. Byłam przeszczęśliwa, że mogę śpiewać tam. Wspomniałaś o Klubie Twórców. Tutaj oprócz tego, że Roman prowadził właśnie Willowsów, tutaj działały prężnie inne zespoły. Tak, tutaj tak, się tak, działo tak. Dużo, bo był klub poetów, tak fajczarzy. Pan tam Terakowski prowadził klub palaczy fajki. No, jakieś plenery malarskie się odbywały, wieczory poetyckie.
Dużo się działo. Się działo. Tak, można było ciekawych ludzi spotkać. Tak. Pamiętasz takich, których ci wtedy miałaś okazję po raz pierwszy spotykać? No wiem, że w tym klubie twórców, właśnie tam w tym domku, tutaj zaraz obok, występował, miał możliwość próbowania się, rozwijania swojego talentu, no mnóstwo młodych ludzi. Tutaj była Kaśka Jamrus, która chyba w tym zespole Malowany Ptak, prawda? No Małgosia Markowska, moja przyjaciółka obok mnie, chyba tutaj stąd przecież, i Piotr Żaczek. Basista. No, ty Małgosię wciągnęłaś w te czeluście i mówią w sumie. To zaraz nam Gosia o tym opowie. Same przypadki fantastyczne, no tyle przeżyć. A kto jeszcze, pamiętasz jakieś nazwiska z tamtych lat? Z tamtych lat, Gosiu, ty pamiętasz, bo Gosia też już wtedy była, tylko w oddzielnym składzie. A gwiazdy jakieś będzie. Tutaj już bywały? A no przecież, i Ewa Bem, i Grażyna Łobaszewska, no i oczywiście Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, no przecież. Powtarzają się te same nazwiska w każdym odcinku. W każdym odcinku. Co byśmy nie mówili, to wszyscy mówią, no i wtedy przez Zbyszek Wodecki, no, albo przed Andrzej Zaucha. Osian, Laboratorium, super. Takiej grupy. Przecież. Marek Bałata. Grupa Marka B się nazywało to wtedy, a tam grał przecież i Tadziu Leśniak. Tak jest. Z Markiem Bałatą i Marek Janicki i Jasiu Franek, Jan Franciszek Cichoń z Daszowa, z którym miałem przyjemność grać parę lat później w Wawelach. No dobra, jak to się zaczęło, to już wiemy, i co, zaczęła się kariera z tym Willowsami, zaczęliście koncertować? No nie od razu kariera, myśmy dużo ćwiczyli, trzeba powiedzieć, na początku, te koncerty nie od razu przyszły, ale z czasem rzeczywiście tak, jak już ruszyło, no to słuchajcie, podbijaliśmy, no. W Polsce byliśmy na tylu festiwalach jazzowych i w Zamościu na festiwal wokalistów jazzowych i jazz na Kresach i w Głogowie, w Siercach, w Iławie, najpierw w Warszawie na Złotej Tarce, potem w Iławie. A to no, już ze mną. A Osiek to już później, także już Gosia się włączy, jeszcze pewnie coś powie, zanim wykwitnie festiwal. A nagraliście jakąś płytę w tym okresie? Tak, w 92 roku, o ile dopiero. Pamiętam. Dopiero, tak. To były to już był płyty. Kompakt? Nie, to już to była kaseta. To były kasetki. Jedna kaseta to były kolędy, a druga, no to nasz repertuar. Tak, Spiritual and Gospel. A ciebie kiedy tu wciągnęło, Gocha? Dzień dobry, witam. Witam. Nie wciągnęło. Jak chodziłam jeszcze do liceum, miałam 15 lat, Romek Michalik wyhaczył mnie, chciał jakąś dziewczynę do śpiewania, która śpiewa, że ja się bardzo angażowałam w śpiewanie, więc zaprosił mnie jeszcze do Domu Kultury na Czackiego. Tam go poznałam. Chodziłam raz w tygodniu, każdą sobotę i wyobraźcie sobie, nie mogłam się tej soboty doczekać. Był zespół, on stworzył zespół z nas, dziewczynek małych, które po prostu śpiewałyśmy, występowałyśmy również na różnych konkursach. Romek był tam instruktorem? Tak. Zdobywałyśmy nagrody. No i tym mnie zaraził, przez to zaraził mnie jazzem tak naprawdę od początku. No, lata mijały, ja sobie śpiewałam w różnych tam konstelacjach z różnymi muzykami, ale to było wszystko amatorskie. Natomiast potem nagrałam tutaj, Romek mnie zaprosił tutaj do dworku Białopolnickiego, żebym sobie tutaj ćwiczyła razem z nim, już odeszłam od Domu Kultury na Czackiego, przyszłam tutaj. I tutaj też dzięki niemu zdobyłam nagrodę w Wieliczce, to był chyba wojewódzki konkurs muzyczny, już nie pamiętam jaki, ale w każdym razie duża nagroda. I dworek Białopolnicki zafundował mi jako dodatkową nagrodę nagranie kasety. Kasety tutaj w studio. Nagrałam tą kasetę jeszcze z Tomkiem Lato na kontrabasie, z Robertem Poznańskim, moim kuzynem zresztą, na perkusji. W każdym razie same standardy jazzowe, które po dziś dzień raz słucham i fajne wspomnienia stąd. No i Romek zaproponował mi, chodź do Willowsów, więc ja byłam cała dumna, w ogóle niesamowite, bo Willowsy to było dla mnie gwiazdy, to było coś niesamowitego. No i powiedział mi, u nas śpiewa taka fajna dziewczyna, takie ma ciemne włosy, taki ma głos, taki czarny. Będziesz zadowolona. Dobrze, będę zadowolona. Ja mówię, na pewno świetny skład. No i na pierwszą próbę, na drugą próbę spotkałam właśnie, zobaczyłam, że jest Monika.
Z Moniką łączą nas wspomnienia z dzieciństwa. Słuchajcie, z dzieciństwa my wychowywałyśmy się na jednym wspaniałym rynku podgórskim. W parku Bednarskiego. I nagle po tylu latach ja ją widzę w dworku białoprodnickim i po prostu no, to było dla mnie niesamowite. I od tej pory już nasza przyjaźń. Pamiętacie ten wspólny skład, kto jeszcze uzupełniał wtedy? Wtedy była Roma Kastner, jak ja przyszłam, była Roma Kastner, była Kasia Jamrus wtedy, Kasia Radwańska, no i oczywiście Andrzej Brońka też był. Dlaczego się ty przyszłaś, jak ty przyszłaś, wyszłaś w zespół, to już Roma Romy nie odeszła. Było. Tak, byłaś ty, Kaśka Jamrus, Radwańska, Kasia Radwańska i Monia i Andrzej Brońka. A kto grał? Bogdan Skorupa na perkusji, Radek Gancarczyk na klarnecie. Robert Korzeniak i oczywiście Romek. A ja mogę przerwać, bo nie mogę sobie przypomnieć, jaki perkusista był w tym w 88 roku. No chyba żaden. Nie. Myśmy po prostu śpiewali tylko z fortepianem. Tak, dlatego. A no sprawa się wyjaśniła. tak to było. Takie mieliście początki. Odrobina łyk kawy i wszystko lepiej. Dobrze, to powiedzcie mi jeszcze tak. Tutaj pamiętacie jakieś imprezy, balangi? Koncerty, zapleczowe historie. Ja pamiętam tylko próby. Dwa razy w tygodniu. Próby, ćwiczyliśmy naprawdę. Romek nas trzymał twardo. Próby były, natomiast ja imprez nie pamiętam. Ja byłam wtedy bardzo młoda i ja chyba musiałam być. Ale te próby były takie fajne, bo zanim podeszliśmy do mikrofonów, no to godzina to były właśnie herbatki albo i nie herbatki, rozmowy, fajne żarty, wygłupy. Tak. No i dopiero później konkretna próba. Czyli Romek również trochę wam tłumaczył, skąd się ten gospel wziął, pokazywał wam trochę jakiejś historii. Słuchaliście, no to miałeś właśnie. Czyli wprowadzał was właśnie w świat pomału, takiego żanru. Tak jest, najpierw podbudowa teoretyczna, ale oczywiście. Prawidłowo, bardzo dobrze. Oczywiście, tak. Jak robiliśmy błędy wokalne, to też... kierunkował nas. Potem była taka trochę gorsza epoka w dziejach tego zespołu, trochę zniknęłyście razem z Romkiem, ale potem znowu wyskoczył zespół naprawdę na pierwsze strony gazet. Pamiętam, że już w XXI wieku znowu, czy pod koniec XX wieku znowu zaistnieliście, wygrywałyście festiwale jakieś znowu. Ja myślę, że pod koniec XX. To już nie pamiętam, bo być może to były 90 lata. Lata 90, tak nie wiem, 95, 98, 9, prawda? Nagle dużo was było, bo pamiętam, że gdzieś tam gazeta... Tak, telewizja się nami interesowała, miałyśmy parę. Ale to wtedy byłyśmy cztery. Tak, wtedy zostałyśmy cztery. Już nie było chłopaka. Nie było chłopaka, była Kaśka Stępniowska. Stępniowska, tak. Tak, na basie był Wojtek Stępniowski, grał. No i Boguś Skorupa na bębnie, na Roman. Szkoda, że chłopak odszedł, bo dawał wam taki specyficzny sound. Rzecz jasna, oczywiście. Naprawdę, niepowtarzalny. Andrzeja był wyjątkowy. Tak. Ale później Andrzej wrócił, jeszcze było parę koncertów. No właśnie, bo to też pamiętam, że się potem pojawił na jakimś jubileuszu chyba, tak? Tak, w 2013 wystąpiliśmy razem, potem w 2016 w Iławie, prawda, na Złotej Tarce i później na festiwalu gospelowym takim jubileuszowym, zdaje się, w 2016 roku. Tak, I Ławie to byście się... nawet zwojowały, no, jakąś nagrodę czy dyplom, nie pamiętam. To znaczy, byśmy dostały wyróżnienie, ale właśnie... Ja nie pamiętam. Na Złotej Tarce? Na Złotej Tarce byliśmy chyba... Czy na festiwal wokalistów jazzowych, no teraz sobie trudno to wszystko odtworzyć. Jest to, prawda, nie tak daleko, nie tak dawno, ale jednak... Nie będziemy mówić, proszę Państwa, o datach, bo nie wypada przy damach. Nie. Absolutnie. Ależ. Mówiliśmy o festiwalach, ale były też takie fajne projekty muzyczne, w których brałyśmy udział, jak na przykład msza gospelowa albo jazzowa. Jazzowa. Stanisław Jałkowski nas zaprosił do udziału w jego kompozycji, msza jazzowa Aspargas, tak się nazywała. Pojechałyśmy do Częstochowy i tam koncert był. W Bazylice w Częstochowie. Z orkiestrą Wielkopolskiego. Tak, Big Bandem. Tak, była Laura Szaflan też, nie to Czcześniak też pobywał. Słuchajcie, czy w takim razie nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że to, czego nauczyłyście się w Willowsach, czego nauczył was poniekąd również Roman Michalik, pomaga wam dzisiaj na pewno w pracy profesjonalnej, no bo przecież zrobiłyście karierę indywidualną, każda z was śpiewa w znakomitych formacjach, powiem tylko tyle, że Blue Transfer nazywa się formacja, możecie usłyszeć
Monikę Wołowczyk razem ze znakomitym, naprawdę znakomitym wokalistą, i pianistą, i świetnym kolegą, Mańkiem Mędralą. Tak jest. No i Gosia Markowska ma swój własny band z wybitnymi muzykami, że tylko wspomnę takie gigantyczne nazwiska jak chociażby Józef Michalik. Tak jest, Józef Michalik, tak. Bartek Rojek, Grzegorz Sielacki, Gregor tak zwany, Mark Krupa, tak. To jest naprawdę, to jest muzyka świetna, wykonania, które warto doceniać, no i przychodźcie na koncerty, jak widzicie taki afisz. Zapraszamy, a my was zabierzemy teraz w inne miejsce w dworku, żeby powspominać jeszcze trochę. Ale jeszcze mogę jedno słowo? No. Zapytałeś o Romka. Aha, od Romka jakby się wszystko zaczęło i jemu naprawdę zawdzięczamy bardzo wiele. Wszystkie nasze, nie wiem, umiejętności, tak, predyspozycje, miłość obycie, do muzyki, miłość do muzyki. Jakąś tam swobodę i umiejętność słuchania, śpiewania jakiegoś takiego harmonicznego na głosy, prawda? Czy może umiejętność na szkołę, improwizacja. To wszystko mamy z Willowsów i to wszystko dzięki Roman Tobie. Michalik, Roman Michalik, jak to oglądasz teraz, dziękujemy, to wcale się nie dziwię, że masz łzy w oczach, bo takie dziewczyny, takie komplementy. Wychowałeś nas. No właśnie, bo tak sobie teraz uświadomiłam, że nie wymieniłam jeszcze bardzo ważnej osoby, uzdolnionej niezwykle. Cudowny muzyk, wspaniały. I fantastyczny facet z poczuciem humoru. Świetny. A kto? Janusz Witko. Wszyscy cię znają i wszyscy doceniają, jesteś fantastycznym muzykiem. Muzykiem wspaniałym, naprawdę, naprawdę. I graj dla nas jeszcze. Tak, i gra z nami w zespole Blue Transfer i z Gosią przecież. Czasami też, tak, wielu oczywiście innych, jest to wielka przyjemność posłuchać fantastycznych formacjach krakowskich. Od wielu, wielu lat. Od wielu, wielu lat. Jasiu. Buziaczki. Szanowni Państwo, jesteśmy w legendarnej, można rzec, sali koncertowej Dworku Białopronnickiego. Odbywały się tutaj wspaniałe koncerty, recitale największych polskich gwiazd. Bywałem tu nieraz na występach naprawdę wyśmienitych artystów. Miałem tu też przyjemność grywać z różnymi zespołami, miałem tu próby z różnymi kolegami. I mam takie wspomnienie o jednym z nich. Parę lat temu odszedł mój fajny kumpel, z którym dosyć dużo grałem, bardzo dobry polski perkusista, podpora niegdyś zespołu Ewy Demarczyk, Adam Pukalak. Byłem oczywiście na Adama pogrzebie i pamiętam naprawdę takie dojmujące wrażenie, jakie na mnie zrobiło podczas ceremonii pogrzebowej, kiedy nagle dwie dziewczyny i chłopak zaśpiewali jemu na do widzenia gospelową, dojmującą pieśń. Pamiętacie? Amazing to? Grace, tak. To była Gosia, ja i Marian Mędral. Tak. Tak, to było bardzo na pewno wzruszające. Szkoda, bo pamiętam, nieraz miałam możliwość, przyjemność z nim koncertować. To był naprawdę świetny facet. Kapitalny muzyk. Adorany przyłóż, naprawdę. Ale był to też taki fajny człowiek, no i taki miłośnik, taki prawdziwy krakowianin. Zdecydowanie. Z taką, prawda? Prawdziwą krakowską duszą. On znał wszystkie nowinki, on znał wszystkie sensacje, które się... Ploteczki. Przy każdym spotkaniu najpierw opowiadał. Adaś mieszkał koło mnie na moim osiedlu. Mieszkał, jak się ożenił, na osiedlu oficerskim. I nasze żony się dosyć dobrze znały. Często się spotykaliśmy gdzieś tam na targu, kupując jakąś pietruszkę czy coś, a kawałek dalej mieszkał, na tej samej ulicy, co Adam mieszkał, Andrzej Załucha. No i jak się spotkaliśmy w trójkę, no to już ciężko się było rozstać. No, ja miałam tę radość, żeby w jednym zespole z Adasiem występować, no, 10 lat, tak. Bo od roku 2000 do 2010, no kiedy niestety zmarł. Już parę lat temu, to już jest 10 lat, słuchaj, to się wierzyć nie chcesz, ten czas biegnie tak prędko. I cały czas Robert Klepacz grał z nami wtedy? Już tak, oczywiście Robert z nami był też od początku. Naszym Blue Transfer był Buddy, był Adaś Pukalak i Marian Mędral. A no też było mnóstwo fantastycznych sytuacji. Z Mariankiem Mędralą miałem przyjemność grać, proszę Państwa, w zespole kwartecie Przemka Gwoździowskiego, gdzie właśnie grał na fortepianie i śpiewał Marian Mędralem, na drugim pianie Jurek Sobeńko, ja grałem na basie, a na saksofonie Przemek Gwoździowski. I po paru latach rozstaliśmy się
I nagle w roku 2000 był słynny Sylwester 2000, gdzie wszyscy myśleli, że windy się urwą, komputery staną. I w hotelu Forum były trzy Sylwestry. Na jednym grał zespół Mariana Mandrali, na drugim Jurka Soweńkie, na trzecim mój. Tak, tak, działo się, działo się. A ja Adama wspominam, już przypominam sobie z takiej historii, znaczy pamiętam go doskonale, taka historia mi utkwiła w pamięci, bo on lubił sobie tak skosztować, degustować, bo on naturalnie nigdy nie jadł dużo, zawsze był taki akurat ostrożny. Tak. No i jakiś to był bankiet, już nie wiem co, w każdym razie stoły były pięknie zastawione, a najbardziej imponujący był kopiec owoców rozmaitych, takich orientalnych i różnych, takich jakie nie na co dzień jadamy. No i zanim jeszcze zjedli się goście, no Adam postanowił spróbować sobie czegoś. No, a jeszcze zanim Adam spróbował, no to tam wchodził i kucharz, i jakiś cukiernik, jeszcze pani menadżerka, i wszyscy fotografowali ten wspaniały kopiec. A Adam podszedł, wziął sobie jakieś winogronko, po czym to wszystko się rozjechało. A on próbował jakoś to ratować, tu rękami, brzuchem, wszystkim. Kleić. Podnosić, gdzieś tam zbierać, i później to miało formę, słuchajcie, no trudną, no, trudną do opisania. Tak. No i właśnie później, jak goście przyszli, no to widzieli te abstrakcje już, które owocowe, które na stole były. Dla niego to musiał być cios. Tak. No i tak, to była wielka przyjemność. Tak, tak. Adaś, ja sobie przypominam, jak nieraz graliśmy koncerty stricte jazzowe z Andrzejem Nowakiem. O. Andrzej Nowak, to była szkoła ciężkiej jazdy, to po prostu człowiek, legenda. Muzyk genialny. Muzyk genialny. Proszę Państwa, to człowiek, który napisał Pasą się pasą barany wełniane. Hymn Piwnicy pod Baranami. Tak. Tak, właśnie Andrzej Nowak. No, dał mi szkołę jazdy ostrą. To człowiek, który bardzo dużo ode mnie wymagał. Ja byłam taka początkująca, że tak powiem, tutaj na scenie krakowskiej. Do tej pory pamiętam, jak nieraz w nocy późnym wieczorem do mnie przychodził Andrzej Nowak. Podsyła mi, masz tutaj kasetę, słuchawki na uszy, do jutra się masz tego nauczyć. Ja rozdygotana, jejku, jak ja to zrobię? No i faktycznie cała noc w słuchawkach i gdzieś tam łykałam te jego propozycje standardów jazzowych, ale dzięki niemu literatura utknęła mi głęboko i naprawdę jest to... Andrzej był trudnym na pewno tak, kolegą w zespole. Tak, on nie był pod publiczkę na pewno, no, prawda? Miał pseudonimę Sesman z środowiska. Tak, ja też mam ta pora, on wiedział co... Grałem z nim parę lat i było czasami naprawdę na ostrzu noża. Tak? Ale graliśmy też w Sylwestra razem, pamiętam. Ale oczywiście, też, no, w Krynicy. W Krynicy, tak, tak. Ale był to muzyk genialny, no, grał z Czesiem Niemenem przez... Z Maryją Rodowicz. No, naprawdę z całą czołówką polską. Fantastyczny chłopak, szkoda, że już go nie ma między nami. Nagrał chyba tylko jedną marną kasetkę złej jakości. Niewielki ślad po nim pozostał. Ale jeżeli mówimy o nagraniach, to może byśmy porozmawiali trochę o waszych nagraniach, które zrobiłyście, no nie tylko tutaj w Dworku, ale w ogóle. Tylko mam propozycję. Spróbujmy się przenieść do studia dworkowego. Bardzo chętnie. Idziemy. Chętnie. No matko Kośka, bo pan Gosia, ale... Słuchaj, ile ja tu lat nie byłam? Lat? No 20 lat. Ze 20. No, na pewno. Na pewno. Korek i kęciówka. Wiadomo, że inaczej. Kiedyś były wszędzie plakaty. Tak? Były, tak. No, wokalistów plakaty, i muzyków jazzowych. I takie gadżety rąka. Głowa konia. Głowa konia. A pamiętasz płaską łyżeczkę do herbaty? Pamiętam, była płaska łyżeczka do herbaty. Tak, na wypadek, gdyby ktoś słodził płaską łyżeczkę. Płaską łyżeczkę. Czeka na was sofa, no, legendarna. Witamy serdecznie. Niesamowicie, tak, niesamowicie. Tu jest, lodówki nie było, lodówki nie było, tak. Ale były wszędzie fajki podkładane. Tak, tak, tak jest. I takie tak. Różne inne fajne rąkowe gadżety. Okno się otwierało. To zawsze był taki szczególny klimat. To się trochę pozmieniało, inne przeznaczenie pomieszczenia, ale dokładnie. Jest delikatny jest, zapasek jest, wspomnień. Tak. Zapraszam na sofę. Dziękuję bardzo. Cudowne. Tutaj właśnie odbywały się próby grupy The Willows. Tutaj Roman Michalik tłumaczył adeptkom, jak się powinno śpiewać taką muzykę. No i tutaj dziewczyny stawiały pierwsze kroki tak. W rynku, na rynku muzycznym. Na profilach Sofii
Tak jest, tutaj powstawały pierwsze nasze podkoszulki z napisem The Willows, takie reklamowe różne rzeczy. Profesjonalnie. Podkoszulki były żółte, różowe i jeszcze czerwone z napisem The Willows. Pierwsze plakaty, chyba przed chwilą tam Państwo, będą Państwo mieli okazję zobaczyć, bo przed chwilą było robione. Montujemy przebitkę. Tak. Okej, mam nadzieję. No. Czyli profesjonalnie. Ja pamiętam, że zawsze zwracałem uwagę na to, że jeżeli był koncert Willowsów, to był świetnie oplakatowany, były dobrej jakości te plakaty ze zdjęciami, tak naprawdę, nie jakiś strajfik jak w większości zespołów. Tak, ale muszę powiedzieć, że na te pierwsze plakaty i na pierwsze podkoszulki, no to po prostu się zbieraliśmy, składaliśmy pieniądze, to... tak, żeby to wszystko wyprodukować. No i pamiętam, że raz tak było, ponieważ ciągle tam składaliśmy na coś, prawda? To Romek mówi pewnego razu, mówi, będziemy mieć koncert płatny, a Wandzia Noworyta pyta, tak, po ile się składamy? No. Tak, proszę Państwa, ale potem już, ale później się zmieniło. Na początku lat 90. jak zaszły pewne zmiany w gospodarczej strukturze Polski również, tutaj w Dworku Białoprądnickim powstało jedno z pierwszych, można rzec, prywatnych studiów nagraniowych, właśnie wykorzystując te pomieszczenia. Andrzej Radniecki, dyrektor, ówczesny, wspaniały dyrektor Dworku Białoprądnickiego, zorganizował studio nagraniowe we współpracy z Markiem Suberlakiem, który tutaj nagrania realizował. I tutaj byście też nagrywały. Tak, myśmy tutaj nagrali, słuchajcie, pierwsze dżingle, pierwsze reklamówki do radia RMF w latach 90. Tak, tak. Janusz Grzywacz komponował, a myśmy wykonywali, bo to z Andrzejem Brońką. Tak, więc te RMF-y były nasze, te pierwsze. Tak, no ja nagrałam swoją pierwszą tą kasetę, o której wcześniej mówiłam, jako nagroda od pana dyrektora Radnieckiego, tak, tak, za całokształt. To było też wspaniałe. Ale a propos reklam, to słuchajcie, to reklam to myśmy nagrali jeszcze jako naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także gdzie nie jechaliśmy z koncertami, z Willowsami, po całej Polsce jeździliśmy, no to jak radio się włączyło, to było tu Radio Gdań, Radio Łódź. Były znajome głosy, rozumiem. Tak, tak. Powiedzcie tylko w takim razie jeszcze na zakończenie, jeżeli mówimy już o działalności fonograficznej, jakie są Wasze osiągnięcia? Pochwalcie się jakimiś płytami indywidualnie. Ja nagrałam dwie płyty. Tytuły, dwie płyty. Proszę. Pierwszy tytuł płyty to jest 4x6. Dlaczego 4x6? Ponieważ 4 są to utwory autorskie, a 6 są to standardy jazzowe, które były zaaranżowane przez Rafała Stępnia, Michała Jurkiewicza, oczywiście plejada wspaniałych muzyków. No i teraz obecnie, w tamtym roku, wyszła moja nowa płyta pod tytułem Taka Moja, gdzie dostałam nagrodę też od Krakowskiego Forum Kultury i mogłam sobie zrealizować moje marzenie. Napisałam własne teksty, Grzegorz Sieradzki zrobił mi muzykę do tej płyty. Oczywiście Józio Michalik, oczywiście Marek Krupa, oczywiście właśnie Grzegorz Sieradzki, mnóstwo plejada też wspaniałych muzyków, kwartet smyczkowy. A kto na bębnach? Bartek Rojek. A no właśnie. Bartek Rojek. Domyślam się, że jeżeli ta pierwsza płyta, o której powiedziałaś, 4x6, to są głównie standardy, to tak, na odmianę ta druga to są wasze... Moja autorska. Ale prawda? Nie jazzowe, tak? Rzeczy... Nie jazzowe. Popowe. Nie jazzowe, popowe, tak chciałam się też sprawdzić. Super. Może w tej muzyce. No to teraz ty. Ja mam taką formację Blue Transfer, już wspomnianą zresztą, Mariana Mendrale, niezastąpionego, wspaniałego muzyka w zespole Roberta Klepacza. Teraz gra z nami Kuba Grzesło, kiedyś to był Adam Pukalak, świetny, o którym młody mówiłam. Perkusista. Bardzo fajny, młody, zdolny. No i cóż, my gramy taką muzykę evergreenową. Myślę, że Marian jest idealny ze swoim głosem i takim klimatem. Nikt tak nie śpiewa w Polsce jak on, tego typu piosenek. I cóż, głównie gramy koncerty, występujemy. Nagraliśmy dwie płyty, ale to nie były żadne autorskie rzeczy, tylko właśnie te klimaty się na nich powtarzają. Ale mamy duże grono fanów, ludzie przyjeżdżają na nasze koncerty z Polski, a niejednokrotnie z zagranicy. No i cieszymy się z tego ogromnie. Płytki się sprzedają, to też. No i doceniamy to. No i zapraszamy na nasze koncerty wszystkich Państwa nieustająco. Tak wyglądają, proszę Państwa, urocze wokalistki grupy The Willows. Do następnego razu, do widzenia. Do miłego.
Romciu, to jest dla Ciebie. Z podziękowaniem za wszystko, Romek. Za wszystko. Po to. Going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Lay down my burden down by the riverside. Don't stand in war no more. Oh, I'm standing war no more. I'm standing war no more. Starting war no more. Starting war no more. Come on, baby. Starting war no more. Starting war no more. Going to meet my old father down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. Going to meet my old father. Down by the riverside, don't stand in war no more. 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 Czy nie było inne? A, taki nasz aranż. Ale spontaniczny, dla Ciebie specjalnie. I dla wszystkich Państwa. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Serdecznie.